Witam widzów kochanych. W te zimowe, już zimowe popołudnia. Jest herbatka ciepła, jest Kazik w lesie. Kazika dawno nie było na kanale, tak mi się wydaje. I coś zagrama. Dostał może nie drugie życie, ale z tą hydrą jest fajny w lesie. A tak to się dużo nie zmieniło. Wcześniej był nawet chyba grałem pod koniec sezonu tego poprzedniego, bo Fear Strike się na nim zrobił popularny. A mi się wydaje, że z tą hydrą i z tym nowym ulungiem leśnym. Kurde, mogłem jakiegoś innego ulunga przetestować, nie? Leśnego. A potem można chyba wymienić te jajco, nie? Czy nie? I te staki zostają, to zobaczę sobie, przetestuję. Najwyżej stracę wszystkie staki. No, ale czerwony jest najlepszy, no co ja poradzę. Ten niebieski grałem sobie tak bez nagrywania, to takie kupsko to było. Nie wiem, takie to dobre. Nawet Hekarin chyba woli ten czerwony bardziej niż ten niebieski. Może jakiś... No nie no... To jest fajne niby te poruszanie się, bo tam wchodzicie do krzaka i zostajecie mu speed. A tankami nikt raczej nie chce grać w lesie na ten moment. Znaczy nie są złe, ale też nie są jakieś superowe. Fajnie, że mi kursor ucieka na drugi ekran. Dużo mogę zrobić, no. O, naprawiło się. Nie wiem, dlaczego to się dzieje. Przecież mam tego. Kupsko mam. No to runę Fear Strike jest bucik, długi, zadłużenie. Czerwone długie snowballowe runy. No bo Kazik potrafi solo gierkę wykarować, jest mocny. Nie wiem, że ta sreda się nie opłaca smajtować po tych zmianach. Muszę nie wiem dokładnie gdzie, kiedy mogę tego ulunga wyciągnąć. Są te takie znaczki, ale nie wiem jak one szybko trasą agro. Sobie przetestuję sobie tam, żeby się śmiali. Bo ten puffing duże ma znaczenie. Teraz go trzymam na granicy. On wychodzi i się wkurza, dobra. Szybko to spada. Więc nie można już tak... No jak będę umierać, to po prostu trzeba wyciągnąć. No i meta full clearka jest. Chyba można wymienić z tego, pamiętam, bo czytałem kiedyś na tym jakimś komentarzu, czytałem, chyba można wymienić te, kiedy chcesz. Ale mogę się mylić, sobie przetestuję. Jest w ogóle napisane, za ile to się sprzedaje? Nie, za 180 się sprzedaje wartości, czyli tracę na tym trochę, nie mogę sobie tak wymienić, kiedy chcę. Ale fajnie bije te kurczaczki, które są woda, nie musiałem tych małych nadbić w ogóle. Co tu jest? No, HP traci. Już to nigdy nie wyjdzie mu to nigdy. Co to chłop robi? Ja miał double buffy, to on szybko tą dżunglę strasznie zrobił. Ale Warwickiem? Nie no, teamek taki to ja mogę grać z takim teamkiem. Przyszli od razu ulungi i pomogli, też im trzeba pomóc teraz. Teraz się czuję zobligowany. On miał double buffy, nie? Bo ja dostałem, widzę, że mi się odświeżyły. Nie wiem, że takie inwajdowanie ma sens, bo ten smite nie leczy nawet. On za długo tankował, no to był jego wina to było. Problem jest taki, że on mnie przerzuci po prostu. O, nie ma przerzutki. No to jest dyntgen. Może kraba się jeszcze uda zrobić. Nie wiem, jak taki start mam giga dobry, cofnąłbym, ale tego kraba kusi. Nie używam spei na razie żadnych, bo nie wiem czy tu warwol jest. Taki warp może być. No widzę, widzę, że ma kolegów. Ot, powinien cofnąć już. Teraz trzeba czekać, aż Pike się odejdzie. Kurde, nie przeproszowałem tego widzowie. Ja pierdzielę, dobra, whatever. Za szybko. A była szansa, jakbym to po prostu przeflaszował, to bym ją zabił. Za szybko kliknąłem, no. Dobra, on troszkę intowańska, no ale zdarza się. Tak chce hyderkę, no to trzeba złożyć, ta się dżungla sama robi. Ja pierdzielę, jaki silny bug pierwszy. No było ładnie, ale musiałem znitować coś, żeby nie było tak superowo już. A dobra, powiedzmy, że dzięki mnie może Zed by nie umarł, nie? Chociaż nie miał samo nerty, pewnie by nie umarł, ale nie stracił nic. Bo mogliby go zabić, jakby potrafiali w niego, mają masę CC. Ten Pike i Lux. Another Lux, I guess. Czemu chłopi są już takie negatywnie nastawieni, no? Przecież masz Vayne.
Spróbuję im pomóc, tylko coś jeszcze tam podejdę i ja się wypierdzielę. Będę mieć piąty, to będę silny w miarę. Fajnie, jest ten poradnik do żonglowania, ale on jest chyba na pierwsze parę kampów, potem go już nie ma. Czerwonki nie kupiłem. Już pomocy, Orna. A tam są darmowe kile i Fish Strike'a darmowego blokował na topie. A, wizję tu mają pewnie. Muszę cofnąć chyba do górnego lasu zrobić. Myślałem, że w nich wlecą, jak się Pike pojawi. Doń cofał, też nic nie robię. Nie będę trollował. Powinien wcześniej zmienić ten trinket na Kaziku szczególnie. No Kazikiem dawno nie grałem, ale nie jest jakiś super ciężkawy. Co to za luk straszna skin dlegany? No to może wiele robić. Oblodzenie to może być, nie? No powinienem farmić teoretycznie jak idę w tą hydrę, no. A raczej to samo jedno siebie po prostu. Że będę szybko farmić, będę szybko pushować. Warwick na topie? On go tak rondownuje. Idę. Ty, rozpierdzielił go. Jak on się tak rozpierdzielił? Widział, że many nie miał Orn. Ale jestem zły na siebie, że tego flasha straciłem. Cholernie ważny jest ten flash. On cofnie, no właśnie. Kilka. Może być, ja mam upgrade na Q. Jak ktoś już jest odsłonięty, to dostaje po mordzie cholernie. Jest krabąszcz. Smoka fajnego dostali, no ale nic na to nie poradzę. Ile on daje? 5, no to teraz team się przydało na ich team. No nie, no co tam, no co mam zrobić? Nic się tu nie dzieje, kompletnie nic. Te długie muszę pamiętać, że mam. No to jest chyba Wolf, no. Minus 100. No i w dolną dżunglę idę, no co ja mogę zrobić? No jakbym killa w sumie, że miałbym hyderkę. Pingowanie jest. Mało ma HP ten Lucian. Jest ward oczywiście. No jakby był ping, to bym zabił tego Luciana z ciekawych rzeczy. Puk teraz marnuje. No już było poza tym. Ale ma to fajnie Vayne ustawione, tyle dobrze mi przypuszczowali. No jak powinienem flasha palić zawsze. Patrzcie, znowu cała dżungla zrobiona i znowu trzeba iść na topa teraz. Tylko, że luk w żadnym razie nie mogę wybombić. Ale mam hydrę teraz, muszę szybciej ją kupić. Cofaj i o smoki trzeba walczyć. Górski. No i co, no eklipsik chyba drugi. Prowler też brzmi fajnie, ale eklipsik jest lepszy. Czekaj, no mogę kupić, nie? Zapominam. Mało gram z tą runą, to jest mój problem. Powinienem więcej z tą runą grać. Gonicie? Chyba nie. Wziął mi kurczaki, patrzyłeś koleżko? Ty jest tutaj. Nie. Musiałem, bo i tak chyba nie żyję od razu. Triumfu nie grasz na zadzie? A nie ma tego drzewka. Dobra, flesze mu spaliliśmy. Też idzie w hyderkę.
Fajne obrażonko ogólnie, nie? Na izolacji. Zobaczyłem ile Fish Trackhasta dał, muszę na to też patrzeć. O, już 200. O, teraz podchodzę i kampa czyszczę w sekundę. Elkę bym chciał spalić przynajmniej. Mógł E zagrać Orna, ale nie może, nie ma cooldownów. Jakby coś zagrał, to... A, i wchodzę w te kupsko i... No czemu teraz, kurde? Nie, no to tak nie ma sensu. Dobra, no to nie wiem, co te chłopy robią. On nie miał tu wizji, nie? Bo mu zniszczyłem, ale... No bo miał w sumie. Jakie budki? Tabiki są fajne, merski też, ale raczej tabiki to robią. Chociaż CDR-y też miał spoko. A na razie chyba walić buty? Jak mogę longswordy napakować do kieszonki pazurkami. No jestem giga silny, mam 210 AD widzę w 11 minucie. Dla porównania ile taki Zedzisław ma? 145, no to jest różnica. Jest za mnie shutdown? Już jest, 800 golda. No w lesie się strasznie wolnie stakuje, znaczy nie ma tragedii. Ale no w porównaniu do linii to jest, te stakowanie tej hydry jest dużo słabsze. Sami widzieliście w ostatnim odcinku Riven, na bota chciałbym pomóc. Tak, oni się biją, ale zabili. Mogę chyba smoka robić, nie? Czy Warwok go robi? Idę. Ładnie wytańczony. Ale już mogę nie podchodzić, szczerze mówiąc. Się przepcha, okej. Okay. Możemy smoka zrobić, tylko smite'a mam drugiego, okej. Okay. Dobrze, że botem wygrał. Lux może spróbować kombować. Singer widziałem, że ma jakieś popierdzione Emiratia, ale to Singer zawsze takie jakieś dziwne rzeczy robi. I ma popierdzione Emiratia z tyłka. Ja tego smuka ci tak łatwo nie oddam, koleżanko, nie ma bata. O, brakuje, kurde. Dżunglę bym wziął. Pokradłbym z linii teraz coś teraz, żeby te staczki dokopać. Uważaj, Zedzisław. Musi mnie W kliknąć tam, nie wiem, taką świnią. Singer znowu proksuje. No, Orn ma ciężko. Orn by musiał właśnie robić Sunfire'a. No. On nawet powinien taki mecz zrobić First Sunfire'a. Nie jest taki dobry Sunfire'a kiedyś na pierwszy item, ale... Zobaczymy, czy recaruje w krzaku. Jest tutaj. Mogę go z flashem zabić. Pieniądze dla mnie zawsze, nie? I level. To jest jedna z lepszych zmian, że tych, nie ma tych średnich golemów już średniej klasy. Dobra, cofałkę. No chyba bota będziemy męczyć. Kusi mnie na drugie zmaksować E, szczerze mówiąc, ale W jest chyba za dobrze, żeby tak zrobić. Jest po prostu zbyt silne ten upgrade W na tym kaziku. No ale też jest fajny i patrząc na ich team, bo wszystko będzie oddalone za bardzo. A mogę poskakać po Lux, Lucianie i nawet Pajku go dorwę. Chyba umrze, nie? Z piorunem. Nie, bo mu zniknął, się zaczął leczyć, wiecie? Ale Ignite'a rzucił późnego. On tu recaluje? Nie wiem, tak linguje to. No, to Lux. No, że to i Lux ani razu na midzie nie odwiedziłem, to też jest takie trochę tych W. Heraldinia powinienem zrobić teraz po zabiciu tego Singeda, nie? Ale nie wiem, no, te dżungle tak przyjemnie się czyści, ona znika w sekundę. Arvalo też widzę, że nie odstaje. Ale ja więcej od niego gankuję w tej grze na pewno. Tak, by tego kanona nie było, dobijesz go? No, no tak nie podejdzie. Robi go. Nic nie może zrobić.
Dobra, upgrade 2 wywalone jajca. Nie wiem, czy go zrobić, czy... Widzimy bota, to możemy zrobić. No, późny Herald, ale nie chcę, żeby oni mieli. A ten ma problemy znowu. Czemu się próbuje bić z tym Singedem? On przecież powinien się skalować po prostu. I tak jak mówię, Sunfire'a zrobić i minionki dobijać. A nie byłoby mi do otworzyć. Nie, tu jest za dużo CS-ów. Cały las górny mi stoi. No to biki zrobimy. Pytanie co dalej? Serylda jakaś? Szczerze mówiąc to nie wiem. Shorjina mogę zrobić, nie? Możemy Shorjina przestać. Co ten Warwick? Ten Warwick tak głęboko zawsze chodzi za tymi ludźmi. Masz kilka. Już nie potrzebuję. Mógłbym więcej z Free Strike'a wyciągnąć teoretycznie. Będzie smite na najwyższym poziomie. Nie ma te pokens już. Nie mam też tego, żeby zobaczyć co, czy on tu jest w ogóle, nie? No to wkurza trochę ten. Miałem do górnej dżungli w ogóle iść. Dobra, to plan jest taki, że Heralda rzucę na górę i... Tylko ten Stinger pewnie solo tego Heralda zabije. On ma problemy straszne ten Orn. No ale to jest paskudny trochę matchup, ale nie jest aż taki... Trochę inaczej go gra niż ja bym grał. O. Nie wiem, idziesz i las się sam robi. Dobra, jest wkurzony Ulung już. 1200 bije teraz mate. Uliczek w shielda poszedł. Tego shielda też przetestuję, tylko właśnie tam się wydaje nie na takich asasynach czy bruzerach. Ten shieldzik dobry. Jest ta Lux, ale nie widzę bota. Nie widzę Warwicka, a wszyscy są. Warwol idzie. To nie widział? Stuna wszedłem. Ja pierdolę. Jakim stunem to jeszcze był stun od tego pajka? Kurde, mogę krok w lewo zrobić. Mogę krok w lewo zrobić. A Singed na topie rozpierdzieli czy co? I surrendera kliknęli. Piznął Herald, no. Mogłem do tyłu iść, ale ten Warwick twardy jest, wam powiem, świnia, no ale armora nas takowa. Dobra, Serylde robię. Wywalone jajca, musi poczekać ten Shory. Tu już też armor się buduje, a ta ma koronę w ogóle, ja pierdzielę. O, smoka nie wzięła, ten smok jest giga dobry. Ona smoka uderzyła, koleżanko Morgano, to nie jest prawo brązu. Fajnie, z tym kazikiem klika, ale myślałem, że więcej zadam temu Warwickowi. Przecież pasywkę sprokowałem dwa razy. A i tak dupa była. Może wiesz, tam inno Q więcej mogę zmieścić. Wiecie co, po nim grać te CDR, bo mi Q brakuje. Nie jest te Q takie szybkie jak u większości tych kazików, co widziałem. Więc to jest pewnie błąd, no ale to musimy zobaczyć, no. Ja mam jakąś tam podstawową wiedzę o tych czempionach, ale no, brakuje mi tych takich piękności. Nie wiem, czy w sumie jak N zmaksowałem, to nie powinienem tego E też maksować. Prawdę mówiąc. Ja pierdzielę. Po co ja w tego Warwicka biję? Mogłem w Lux skoczyć, no ale chciałem Zeda uratować. No wejdź nie było w ogóle, no ale mamy dobry scaling, nie wiem. Teraz ja znowu zintowałem, ale trochę... Trochę sami tutaj też byliśmy. Myślałem, że Warwick... Myślałem znowu, że Warwick się umrze 3 razy szybciej, tak nie żartuję. I skoczę sobie na Lux, a ona koronę znowu miała. A, trzeba było już zagrać, trzeba było stanąć tu, zagrać W w Lux przez ścianę i czekać, aż korona skończy i po sekundzie w nią skoczyć i ją wybombić po prostu.
Your turret has been destroyed. Position for ambush. Ale tam wizja jest nasrana. I staki wszystkie w dupy poszły z tej hydry, dwa razy się wywaliłem. Tu jest ward znowu. A, w tyłek chce stać. No, znowu za daleko skoczyłem. Dało się go zabić. Ja nie wierzę w swoje obrażenia, tak to się kończy potem. Ale też nie wiem, gdzie Warwick jest. Ja będę czyścić tego Warda, kół mu sprzedaj? A czemu podchodzisz? Czemu ona nie myśli? Flash. A jak ja mam flasha, to bym go zabił. Mogę już chyba za nim lecieć, nie? Ale nie miałem cooldownów. Kurde, duże ma te cooldown ku, no. Brak tych butów. A jak miał Cyrylę, to bym go zabił, bo to 10 CDL-a by sam dawał, no już obrażenia. Ale flasha spalił i to było 2 na 3 praktycznie. To, że nie ma flashika, to jest giga dobre. No i teraz Shojina chyba. W sumie tyle itemów byłoby dobrych. Yomumu by mi się przydało właśnie, żeby ten chłopa dogonić. Nie, ten Eclipse jest fajny, jak oni armorem stakują, to jest już fajnie przebijam. Dobra, zróbmy tego Rogina. Potestujmy te nowe itemy. Jest spoko na razie, tylko że ja nie wierzę w swoje obrażenia to raz i źle gram tym kadzikiem. Nie, ja nie powiem pierwszego targetu być, mimo że tak sfidowany jestem. Powinienem w tym tego backline'u powinienem szukać mimo wszystko. Nie wiem, czy Mawa też by nie zrobić po prostu. Nad to mają trochę magicznych obrażeń, ale... Ten Omni wam zmawa, by się fajnie stakował. Staka Lux podchodzi i Warda czyści. Mogę podejść? No masz ją, nie? Nie chcę im killi zabierać. To, że taka Lux może wychodzić tyle do przodu, to też jest zabawne. Jest coś w tym lasku? Jak nie do tego singa dążę spróbować zabić, tylko że smok w półtorej minuty do smoka. Krabąż czy jest? Nie, może się skupić, to wygrać. Paukerson idzie. Tak, skoczyłem. Paukerson ma wizję tutaj. Rzuciłem mu smite'a. Jakieś cokolwiek, żeby go zatrzymać w miejscu, dobrze zrobił, bo jestem jedynym, co mu obrażenia zadaje, ale... Piźnij w niego. On skoczy we mnie, tylko nie wiem, gdzie będzie skakać. Wyszło spoko, tylko że smoka nam to nie da. Na Hama by się powinni barona zrobić z Vayne. Bo Lux by połkowała. Kurde, słabo to zagrałem znowu, nie? Mogę mnie skakać. Trochę brakuje tego slowa z tego W. Ale kiedyś tak kazikiem grało, kiedyś się zawsze skok drugi brało. Ja lubię ten skok na kaziku. Jest to takie braindeadowe, to skakanie, ale fajne rzeczy można robić, ciekawe. Na pewno dużo bardziej ciekawsze niż spam tego W i ten slow na 90% slow. My zaraz będzie, więc i tak go zrobię. Pamiętacie jak RK kazika dała mu ulti Alistara? To były piękne czasy. Teraz jest tylko jeden więcej ten rekast, nie? Jest Shojin. Ej, no mam cholernie dużo kasy. Pinkersa co mogę kupić. No mam 4 itemy w 25 minucie. Schidzono jak świnia. Ile ten free strike zarobił? 552. On to prawie 2 kile dał. Nie ma szansy, że ten 16 wbije. Nie, wej naukę. No chodźmy, musimy ich pobić. Musimy ich zabić.
Ty zrobił. Uniknąłem tego tym skokiem. Przycofnąłem miejsce, ale uniknąłem tym na 100%. Jakbym tego nie zagrał, to bym mnie dorwał. Mamy smoka i nie ma erki. Więc tylko go wyciągnijcie mi. A, dobra, Ulung nie wiedzą, co znaczy wyciągnięcie. Jest tu wizja. Już go trzeba bić. O kurde, dobra. Myślałem, że więcej mu to zada. Dobra, nie daliśmy soul pointa. To jest najważniejsze. Smite był do dupy, ale myślałem, że więcej mu zada, bo go chcieli zniukować. Myślałem, że no w sumie Warwick nie miał jak przeskoczyć chyba, nie? No, ale już za dużo się jakiś, nie wiem, CS-ów nagrywam, jakichś Warców obejrzałem. Mam wizję, że oni tam domniukować na 2000. I chciałem się wstrzelić po prostu tak, że od razu po dostaniu obrażeń. A ta Lux w sumie nie bije dużo, to też prawda. Ma defensywny build. On by mi mógł ulepszyć. Zedowi ulepszył. Ja także jakieś ego czy coś takiego, to po prostu zaczyna się najlepszemu chłopu ulepsza, nie? Mamy reczkę. Nie no, W. Mogę zostać w sumie, ale... Nie widzieli mnie, nie? Ostatni item. No Guardian jest takim okej. Okay. Kupię na razie, bo BF-a daję. Potem w sumie czerwoną mogę kupić, ale... Nie mam nic na Tenacity, to jest też problematyczne. Ja straszny sobol w tej grze dostałem, bo gram tą runę, gram tego First Strike'a. Ten True Damage nie jest taki słaby w nich. O, kurde, widział mnie. No ale co ty sobie myślałeś? W sumie dobrze sobie myślałeś, bo przeżyłeś, bo nie, jeszcze mi ukradł tego kraba. On nie wiem, Barona czy co? O Jezu. No, nie mają gameplayu fajnego. Ale slow jest obrzydliwy. On nie ma erki z tego, co mi się wydaje. Jakby ktoś tu podszedł, ten Olm z bota na przykład, ktokolwiek. To nie jest tak, że jestem asasynem, się też cholernie dużo leczę, to nie jest, nie wiem co oni robią teraz. Ale są zmadowani na mnie strasznie, nie? Ja to czuję w tych. No Baron, nie? Zrobimy bez problemu. Strasznie są zmadowani na tego kazika. Ja mam prawie 3k HP mam, co ja mogę jeszcze złożyć? Nie wiem, cokolwiek. Nie mam lifeline'a żadnego, czyli sterak maw chyba, to powinienem złożyć. Jak złożę steraka i mawa, to już nigdy nie umrę. Nie będę mieć dobre resisty, będę mieć miarę. Barbol nie jest tragiczny. Gasik dalej rozpierdziała tego barona. Te cooldowny, no są, nie są najgorsze. Te W na pewno się już lepiej klika niż na początku gry. Tylko nie mam smite'a, koledzy. Ale dobra. Mam contested. No ale na tym E to jest tylko ta bazówka i to trochę rośnie. Ten cooldown tam spada, no ale to jest whatever. Chodzi o to, że ten skok jest dwa razy dłuższy. No mawa całego zrobię, jak cofnę sprzęt tego BF-a. To już niestety mam full build, no mogę mu za buta jeszcze kupić, to nie jest najgorsze. Warto mieć jeden ten pasyw unikalny tego lifeline'a. Ale Ulungi, czemu się bijecie przeze mnie? Pędzę masz pół? A, przeleciał sobie przez mnie. No Barona nie ma to. A nie wiem, zazwyczaj jak jest Baron koledzy, to się cofa do bazy, tak tylko wam powiem. Gdy widać te gówno za mną z tej poty. No tak powiem, to mało mu zadają, no ale Barona nie wezmę. Kurde, szkoda, że ja muszę brać te CS-y. Nie chcę. No, żeby teamek teraz się zrobił na bóstwo. Mam ochotę zrobić taki bardziej agresywniejszy ten build, żeby jeszcze więcej zadawać. Idę w stronę Vayne, powinienem już tam dawno pójść. Gdzie oni są wszyscy? Ja wiem, że będą na Vayne polować na pewno. Tu powinien stać? Jest Lux, nie wiem czy mnie nie widziała.
Ale go wybombiła. Kurde, gówno wciągnąć tej luk zasalany. Gdzie jest ten Singed i ten? No nie, ale tak nie wygrywasz, no nie ma bata. Ale jesteś samotny tutaj, kolego. Ale nie masz, nie masz obrony, żeby zabić. No chyba, że będę tak skakać do dupy. No i many nie mam. Miniony go zabiją. To nie jest tak, że jestem asasynem i jak się pojawię, to już jest koniec. Ja mam taki omniwamp, ale nad map mi nie sprokował. A chciałem zobaczyć na mawie, jak to będzie wyglądać. Poddali się, ale wam powiem, no ten omniwamp jest popierdzielony z tego eklipsa, jeszcze właśnie jakby się map odpalił. No Kazik jest strasznie snowballowym pikiem, no, do dżungli. Po takim starcie to musiałem snowballować, no, ale odcinek nawet spoko.